Dzień dobry. Witam się z wami. Słuchajcie, powiem wam, jaki odcinek nagrałam teraz na drugim kanale. O matko! Dziewczyna, rocznik 2005. Maj. Słuchajcie, to jest sztos odcinek, musicie go zobaczyć, tutaj wam dodaję linka. My zaraz jedziemy z Mikołajem do lekarza. No, tak wygląda nasze przedszkole, no nastawialiśmy się na to. Słuchajcie, nie wiem, pochodził tydzień, potem był chory, półtorej, dwa dni, pochodził, znowu jest chory. Więc wow. Myślałam, że szybciej nabędziemy tej odporności. Przy okazji, my też jesteśmy co chwila chorzy. Natomiast ja dostałam właśnie paczkę PR-ową i zabieram się za jej otwieranie. No i co? Pojedziemy do tego lekarza. Czekam na odpowiedź gościa z Alixa, ponieważ... Halo! Słuchaj się. Co za pudełko? Bo znaleźliśmy łóżeczko. Super łóżeczko. Dobra, będziemy grać piłką. I właśnie czekam, aż mi odpisze. O, jaka główka. Czekam, aż mi odpisze, żeby zobaczyć, czy będziemy ją brać. Je brać, to łóżeczko, ponieważ czeka nas remont pokoju Mikołaja. Chcę mu tam zmienić meble, wymienić łóżeczko, bo aktualnie to łóżeczko jest już dla niego za małe. Duży kocik, dla mnie duży, zimny taki, to mięciutki chcesz, tak? Zimny. Co zimny? Ten kot zimny. Co zimny jest ten kot? Tak, to on fajny. Ten duży nie jest fajny. Ten duży nie jest fajny. Tak. Także czeka nas remont pokoju Mikołaja. Najpierw chcieliśmy kupić łóżko w IKEA i je zabudować, ale przypatrzyłam Elixa i po prostu chyba zmienimy kierunek na zupełnie inny. No zobaczymy, czy w ogóle zmieścimy to jakoś do samochodu i tak dalej, bo jest to łóżko piętrowe, ale chcemy Mikołajowi zrobić w takie miejsce zabawy. Wiecie, łóżka piętrowe zawsze były super i ja pamiętam, bo też miałyśmy z moją siostrą łóżko piętrowe i do tej pory wspominam, że to było zajebiste łóżko i strasznie mi się podobało. Jestem ciekawa, czy ktoś z was miał łóżko piętrowe, to koniecznie napiszcie i kto spał na górze, bo ja miałam tą, wiecie, ten przywilej spania na górze. Może też dlatego tak dobrze to wspominam. Z kolei moja siostra lubiła spać na dole, no bo miała taki jakby ala domek, no nie? Więc wszystko super. Zabieram się za otwieranie paczki. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę. W końcu wyszło słońce. W ogóle zobaczcie, jak jest cudownie. Taką jesień to ja po prostu kocham. Mogłaby być cały czas taka sama jesień. Nie wiem, dlaczego w ogóle pada deszcz. No ale cóż zrobić. Trzymajmy kciuki, żeby taka reszta jesieni po prostu była, bo weekend był naprawdę kiepski, cały czas padało, wiało, żabami rzucało i tak dalej, więc przyjemna odmiana dzisiaj, aż miło wyjść na zewnątrz. A ja kupiłam też dmuchawę do liści z Action, zaraz wam zejdę i ją pokażę. Wyszliśmy na chwilę na pole. No bo Miki jest chory, a też chciałam, żeby się trochę przewietrzyła. Dzisiaj jest tak cieplutko, więc dogląda swoje. Aha, wylałeś. Idziemy zobaczyć na malinki, co? Tak. Są jakieś? Tak. Tylko to trzeba dobre zebrać, wiesz? Bo te malinki w tym roku, pogoda to je... Trzymaj. No, mocno. O. No ja sobie następną zerwę. Dobra? Oj, borówek już nie ma o tej porze roku, wiesz? Proszę. Tak nam w ogóle zdzikły maliny w tym roku. Trzeba tu wszędzie wszystko pokosić. Jeszcze przed zimą. Tak trochę się nam zaniedbał ten ogródek, ale po prostu nie było czasu. Proszę. Super. Na zjeżdżalni jest woda, no. Tak, a moja. Tak, no bo padało. A my będziemy otwierać teraz dmuchawę do liści, którą kupiłam w Action. Zobaczymy, chociaż jest mokro, ale chcę sprawdzić, czy ona po prostu będzie jakkolwiek działała i czy będzie spoko. Mam nadzieję, że sobie tak trochę posprzątamy i umyć, no. Tak, ten talerz. Zgadza się.
Tak, i schować parasol. Chcesz je zbierać, tak? No. Bo to jest też taki odkurzacz do liści, wiesz? Okej. Takiego. Coś takiego. I coś takiego. Na pewno jest jakaś instrukcja. Okej. Tu, żeby... Nie, odwrotnie. Proszę. Instrukcja, tata, proszę. Ja dziękuję, dziękuję. Popatrz, tata sobie poradzi chyba bez instrukcji. No, to odwrotnie trzymam. Ale tu jeszcze jedna chyba rura ma iść, tamta mała. Bo jedna będzie w jedną stronę, a druga w drugą. Może mi się przyda, zobaczymy. Na razie tata nie chce. Poczekaj sekundę. Wiesz, kochanie, tata najpierw musi spróbować sam, tak samo jak mama, a potem jak sobie nie poradzimy, to bierzemy instrukcję, wiesz? Taka jest u nas zasada. Co się tutaj to... Nie, bo to jakby było skręcone, to pewnie aha, by było... bo to ma być skręcone? Tak, tam są śrubki. Aha, okej. Okay. To nieprawda jest. Znaleźliśmy już jakąś część, którą nie wiemy gdzie jest. Tata wziął instrukcję, Miki. Instrukcji nie było, jak to poskręcać, więc patrzymy na zdjęcie. Normalnie jak puzzle. Jak puzzle. A po co to tutaj to w ogóle? Co? Ta część. Jaka? Ta? Ta? No ona ma być na początku. To jest do rączki, to jest rączka do trzymania. No to... Całkiem nieźle! A to jest ściąganie? Wydaje, że najpierw to musisz wdmuchać w jedno miejsce, a później sobie to wciągnąć, bo to zbieranie po jednym liście to będzie tyle prądu. Tak, a druga rzecz jest taka, że mamy niepokoszone, więc ciężko jest. Tak, ciężko jest je teraz. No. Możesz dać mu dmuchanie, żeby mu dmuchało. Wow. Próbuję zdmuchać. Musi być sucho i okoszone. Tak. I będzie to sensowne, bo na takiej długiej trawie no to jest takie wyczesywanie. One się plączą, nawet ja bym to nie dało grabkami zebrać tych liści, tak, naprawdę. Tak. Bo za wysoka jest trawa. Ale spoko, kosztowało to 100 albo 79 zł. Sprawdzę i wam tutaj dam. Hałasu się, trochę że... robi. No ale to chyba każda by była. Moja suszarka tyle można robi. To robić w moich sławkach. Mam takie zajebiste sławki. Wraca! My jedziemy. Godzina 15:23. Mikołaj zasnął w samochodzie. Prosisz, tyle razy, o 12. Może pójdziemy spać, może się czepniesz, może na chwileczkę położymy się, podpoczywamy, nie? W samochodzie.
Dobrze, że 15, a nie 18. W sumie to ma ile? 10 minut do spania, więc nie, źle. No, ale czy wy też tak macie, że jak wsiadacie do samochodu w godzinach takich, wiecie, wieczornych, to aż truchlejecie, czy dziecko wam zaśnie, czy nie zaśnie. Czy dojedziecie bez snu i będziecie mogli go normalnie położyć o normalnych godzinach? I w ogóle, czy wasze dziecko jest podatne na to? Bo wiem, że są dzieci, dla których nie ma zupełnie znaczenia, że się prześpią tam gdzieś właśnie koło tej 18, to normalnie pójdą spać, a część po prostu turbo drzemka 10 minut i kolejne spanie dopiero o 10 w nocy. Więc jestem ciekawa, jak to u was wygląda. U nas ostatnie 15 minut to jest cudzenie Mikołaja, żeby nie spał. Tak. Jak wracam do domu wieczorem, no tak. Nie? Tak, cudzenie, no. Cudzenie. Nie, cudzenie? Cudzenie. Cudzić to tak cudzisz, aha, a cucić to jest, wiesz, budzić. Nie pozwalamy mu zasnąć. Polski być trudny język. My się uczyć go cały czas. My już po, idziemy się zatankować teraz. Natomiast no, Mikołaj ma po prostu katar. To jest takie śmieszne. A kaszel jest... Kaszle także szok. Tak, tylko no, ten kaszel jego jest naprawdę straszny. Duszący. On nie może aż złapać oddechu. W nocy się bardzo mocno nasila, więc jest po prostu ciężko. I głównie z tym kaszlem poszłam, nie z katarem, ale okazało się, że to po prostu jest no, ze względu na katar, bo to tam wszystko... A, jeszcze ważne, to wam też tutaj powiem, bo Mikołaj wymiotował, no nie? Z tego wszystkiego. Tak, ona powiedziała, że to bardzo dobrze. Że dzieci mają problem z odchrztuszaniem i że gdy dziecko przy katarze wymiotuje, to w sumie jest bardzo dobrze, bo lepiej odchrztusza to wszystko. I Mikołaj dostał pierwsze tabletki dla siebie. Tabletki? Takie, no, takie pod język rozpuszczalne. Ale mówi, żeby już ogarniał teksturę, że mówi, widzi, że mądry chłopczyk. Tabletki? No, bananowe. Bananowe? Tak. Kocha banany. Kocha banany Mikołaj. No, ale ogólnie cały tydzień mamy w domu. Kolejny. Nie wiem, płacimy za przedszkole po prostu, żeby trzymać miejsce, nie? Tak to po prostu wygląda. Tatuś zatankuje autko i pojedziemy do Lidla. Potem jedziemy jeszcze paczki wysłać i zgłoszę się później. My przyjechaliśmy w poszukiwaniu łóżeczka, ale chyba nie znajdziemy tutaj nic, ale... Też mi się wydaje, że tutaj raczej nie. Jeszcze pójdziemy na górę. Ale na dole były tylko łóżeczka, ale nie było jakiejś... Tak, a Mikołaj zapamiętał, że w jedno się uderzył, to już w ogóle było. Tak. To jest wesoło. Tak. Że jeszcze idziemy sprawdzić. Nasza sofa. Nasza sofa. Jaka ładna. Uuu, jaka wygodna. Poszłabym tu spać. Pierwsze co widzę na tej sofie, to tak, no tak, tu masz rację, ale usiądź. Wygodna jest, no. Tylko krótka, nie położyłbym ci tutaj na nasie. Ale to jest dłuższa moja chyba. No też mi się nie zmieścił, jestem duży. Ale widać błogość w twych oczach. Nie ma miejsca. Na drinka. Jakby ona była pod odrestaurowywanie. No, to też super. Ale jest super. 2000. No. Ale jest taka duża, fajna. Ale i stół jest w tym samym guście. Tak. Ale patrz, jaki jest wąziutki, misiek. Widzisz, jaki on jest wąski w porównaniu do naszego? No stół to mi się podoba. Stół to taki bym chciała, ale co ja zrobię z moim poprzednim? My dojechaliśmy do Makro po takie gifty do paczek dla was. Więc wszystkie zamówienia będą miały małe co nieco. Także wchodzimy z Mikołajem. Zaczekamy tu na tatę. O, jest!